Z Dniem Wielkiej Pobiedy! Ura! Rosja. Największe państwo terytorialne świata. Od wieków jeden z najważniejszych graczy na arenie międzynarodowej. Ile razy zadawaliśmy sobie pytanie, czy relacje polsko-rosyjskie mogą być inne, lepsze? Czy nie mogą opierać się na wymianie gospodarczej, kulturowej i na poszukiwaniu tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli? Dlaczego w końcu Rosja nie może być normalnym sąsiadem? Dlaczego w jej historii jest tyle przemocy, brutalności i despotyzmu? Dlaczego jej główną ideologią państwową jest imperializm, który popycha władzę do podbijania kolejnych sąsiadów? I dlaczego Zachód od stuleci naiwnie wierzy w dobre intencje Moskwy? O tym w najnowszej debacie Rod Muć. Łukasz Siusarz, serdecznie zapraszam. Andrzej Nowak, historyk, publicysta, sowietolog, profesor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Kawaler Orderu Orła Białego, autor Dziejów Polski. Panie profesorze, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, wybrałem kilka cytatów, które wierzę głęboko, że omówione przez pana pozwolą naszym słuchaczom lepiej zrozumieć znaczenie wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą. Cytat numer jeden. Oczywiście najważniejszym sanktuarium dla samego prezydenta Rosji pozostaje wielki gmach przy placu na Łubiance, stolica służb. Tam, w cieniu Dzierżyńskiego, Jagody, Jeżowa, Berii, Sierowa i Andropowa, Władimir Putin składał na spotkaniu z kadrą oficerską KGB, FSB w czerwcu 2000 roku, tuż po zwycięskich wyborach prezydenckich, uroczysty meldunek. Towarzysze oficerowie, zadanie wykonane. Przejęliśmy władzę. Tak pisał pan w swojej książce Putin – źródła imperialnej agresji. Panie profesorze, doskonale zna pan Rosję. Stosunkom polsko-rosyjskim poświęcił pan wiele książek, publikacji, wykładów, warsztatów. I na pewno bacznie obserwuje pan również błyskotliwą karierę prezydenta Rosji. Panie profesorze, czy 24 lutego Władimir Putin zaskoczył pana? Pokazał inną, wcześniej nieznaną panu twarz? Dla mnie polityka agresji realizowana przez Władimira Putina nie jest zaskoczeniem. Naturalnie, kiedy człowiek budzi się, dowiadując się z informacji, że w kraju tuż obok spadają bomby na całym terytorium bardzo dużego przecież europejskiego kraju, że niszczone są tak wielkie miasta jak choćby dwumilionowy Charków, no to jest poczucie pewnego rodzaju szoku. A jednak wszystko, co wcześniej wiedziałem na temat Rosji, na temat Władimira Putina jako przywódcy tego kraju, i wiele z tego, o czym wcześniej pisałem w ciągu poprzednich co najmniej 20 lat, podpowiadało tylko takie rozwiązanie. Sądzę, że jakąś determinantą, czymś, co wskazywało na niemal nieuchronność, bo zakładam, że nie ma pełnej nieuchronności w działaniach ludzkich, że zawsze ostatecznie decyduje ludzka wola. Można się powstrzymać od zła i można przekroczyć wszelkie granice, powiedziałbym, w realizowaniu tego zła, ale to zależy ostatecznie od naszej decyzji. Wydaje mi się jednakże, że te decyzje są uwarunkowane w dużym stopniu, nie pełni, ale uwarunkowane przez tradycję historyczną, przez otoczenie, w którym wyrastamy, w którym uczymy się pewnych decyzji. Tak się składa, że istnieje dostępne dla każdego, wystarczy kliknąć w internecie na kanale YouTube, wywiad z Władimirem Putinem przeprowadzany jesienią roku 1991. Młody człowiek, który dopiero co formalnie zrezygnował ze służby w KGB. Jeszcze istnieje Związek Sowiecki, ale już kształtują się nowe struktury władzy, a raczej staronowe struktury władzy w Leningradzie, bo tak się jeszcze to miasto wtedy nazywało. Zastępcą mera, czyli nowo wybranego burmistrza czy szefa administracji miejskiej, zostaje Władimir Putin. Mer to jego były profesor na Uniwersytecie Leningradzkim, później Petersburskim, Anatolij Sobczak, który jest jednym z przywódców, można tak powiedzieć, nowego ruchu demokratycznego w Rosji, kształtującego się w latach 88-91.
a Putin występuje w roli jego doradcy do spraw kontaktów zagranicznych. Putin właśnie wrócił z kilkuletniej misji oficera werbunkowego KGB w Dreźnie, w Niemczech, no więc zna stosunki niemieckie od środka, można powiedzieć, ma różne znajomości jako człowiek, który zajmuje się werbowaniem agentów w Niemczech. I zostaje wybrany, a może służby go wskazały, nie wiemy tego dokładnie, jako kogoś, kto ma nadzorować i pomagać do pewnego stopnia organizować się władzy w Leningradzie. I w tym wywiadzie, który, powtarzam, każdy może zobaczyć w telewizji, Putin mówi o swoich emocjach, o swoich przemyśleniach związanych z historią Rosji. Nie wiemy oczywiście, na ile autentyczne są te słowa, na ile wyrażają jego prawdziwe przemyślenia, ale no ale nie jest jeszcze prezydentem Rosji, bardzo daleko do tego, jest naprawdę młodym człowiekiem u progu swojej tajemniczej dość kariery. I mówi tam o tym, że ma pretensje do ludzi października, jak nazywa Lenina, jego otoczenie. O co ma pretensje? O to, że roztrwonili wielki kraj. Że był wielki kraj, wielkie imperium, które no, nagle trzeszczy w szwach, bo to jest koniec 91 roku, za chwilę rozleci się Związek Sowiecki. I Putin to ma jako pewnego rodzaju główny zarzut pod adresem no, twórców Związku Sowieckiego, że nie dopilnowali, nie stworzyli takiej struktury, która utrzymałaby tę wielkość, a przeciwnie, widać teraz, że ta wielkość się rozpada. Nie obchodzą go żadne elementy prześladowań wcześniejszych, kwestie praw człowieka, czy powiedzmy inaczej wolności i, no, krótko mówiąc, los wielu dziesiątków milionów ludzi, którzy zostali zamordowani w tym systemie. Obchodzi go tylko to, że ten system nie okazał się skuteczny jako narzędzie obrony imperium. I to wydaje mi się kluczem do zrozumienia mentalności Władimira Putina. Służę wielkości imperium, dawniej nazywało się ono sowieckie, teraz jest w stanie kryzysu i zrobię wszystko, żeby to imperium znowu było wielkie, żeby znowu bali się go ludzie na świecie. I o tym wprost mówi w tym właśnie wywiadzie z 91 roku w sposób no, dający wiele do myślenia. Całkowicie zgadzam się z opinią, że Putin działa na sposób racjonalny, ale nie na sposób racjonalny, który przyjmują za oczywisty niektórzy obserwatorzy zachodni, którzy uważają, że ich racjonalność jest jedynie obowiązującą. Nie. Putin kieruje się inną racjonalnością charakterystyczną dla służb systemu totalitarnego i charakterystyczną dla dziedzictwa imperialnej Rosji. Te dwie racjonalności razem połączone dają następujący efekt. Otóż w ramach racjonalności służb totalitarnego państwa komunistycznego, w których wyszkolony został po prostu Władimir Putin jako oficer operacyjny, podstawową techniką działania jest oszukiwanie ludzi i usuwanie tych ludzi, którzy są niewygodni, którzy przeszkadzają, którzy stoją na drodze realizacji postawionego zadania. To jest podstawowa technika, której uczą się przez lata oficerowie KGB. Dlatego kompletnym nieporozumieniem jest próba racjonalizacji zachodniej tej służby KGB Putina w ten sposób. No cóż, u nas jest też CIA, prezydent George Bush senior przecież był szefem CIA, no to prawie to samo co Putin. No, różnica jest taka, nie tylko taka, że CIA jednak podlega pewnej kontroli w demokratycznym systemie politycznym, ale także zasadnicza różnica polega na tym, że George Bush senior nigdy nie był oficerem operacyjnym służb specjalnych, a tylko politykiem nadzorującym z ramienia woli obywateli te służby. Tymczasem nie kto inny jak Aleksander Sołżenicyn, wielki twórca, który demaskował system komunistyczny, użył tego porównania, którego ja przed chwilą użyłem. Powiedział, czego się czepiacie naszego Putina, od którego Sołżenicyn przyjął najwyższe odznaczenie państwowe, nie chciał go przyjąć od Jelcyna. Dlaczego? Bo Sołżenicyn mówił, Jelcyn roztrwonił naszą wielkość imperialną, a Putin ją odbudowuje, więc nic mi to nie przeszkadza, że jest podpułkownikiem KGB, bo Bush był szefem CIA. To jest kompletne zakłamanie w służbie tej drugiej racjonalności. Imperium i jego wielkość jest najważniejsza i w związku z tym wolno zabijać, oszukiwać, a nawet trzeba zabijać i oszukiwać każdego, kto staje na drodze odbudowy tej wielkości. Czy we własnym kraju, każdego opozycjonistę, każdego dziennikarza można zabić w każdej chwili, jak i na zewnątrz, prezydenta sąsiedniego państwa można zabić, można zorganizować akcję podboju sąsiedniego kraju, tak jak to robił Putin przecież przed 24 lutego. Ta racjonalność dawała się śledzić na działaniach, które Putin podejmował wcześniej.
Przecież przed 24 lutego 22 roku była rozprawa z Czeczeńcami, która kosztowała życie mniej więcej 1/5 całego narodu czeczeńskiego. To właśnie rozprawa zorganizowana przez Putina w latach 90. A później była Gruzja i Ukraina w roku 14. Tak, potem Gruzja, potem Ukraina. Były otwarte też deklaracje Putina. Putin nie ukrywa tej racjonalności. Jak ta z 2007 roku na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Monachium, tak. Ona wstrząsnęła wieloma, ale w Polsce, kiedy rząd akurat przejmował rząd Donalda Tuska, starano się przemilczeć to, co zwracało uwagę wielu innych obserwatorów, że Putin jasno powiedział, ktokolwiek stanie na drodze odbudowy imperialnej struktury mojego państwa, wielkości i podporządkowania sąsiadów, którzy należeli dawniej do nas, ten jest ogłoszony wrogiem, śmiertelnym wrogiem. To Putin powiedział w Monachium. Wystarczyło wziąć serio jego słowa. Panie profesorze, w jednym z wywiadów na pytanie o sens istnienia Rosji odpowiedział pan, że imperium jest po to, żebyśmy nie zasnęli. I stosunki polsko-rosyjskie, jak w soczewce, pokazują, że Rosja nie pozwala zapomnieć o sobie Rzeczpospolitej. Rosja, wcześniej Moskwa, pojawia się w naszej historii jako polityczne zagrożenie oparte o prowokacje, brutalną siłę, przemoc. I chciałbym zapytać pana profesora, jak to się stało, że właśnie imperializm stał się główną doktryną polityczną Rosji? Oczywiście to stwierdzenie, że imperium jest po to, żebyśmy nie zasnęli, nawiązuje do znanego rosyjskiego powiedzenia, że szczupak jest po to w wodzie, żeby karaś nie drzemał, prawda? Ale to jest, no, powiedziałbym, takie stwierdzenie bardzo daleko uogólniające. Nie chciałbym, żebyśmy na nim tylko poprzestali, ale spróbuję odpowiedzieć na pana pytanie w ten sposób. Otóż Rosja, kiedy formowała się, a Rosja zaczyna się formować dopiero w wieku XVI, wyłaniając się z konglomeratu bardzo różnych ruskich księstw, które nie są Rosją, podkreślmy, nie ma Rosji przed XVI wiekiem. Jest Moskwa, jest bardzo wiele księstewek, na które Ruś Kijowska, istniejąca oczywiście od IX wieku jako państwowość, rozpadła się w międzyczasie. Moskwa, która przybiera ambicje zjednoczenia ziem ruskich, taki program ideologiczny, polityczny, zbierania ziem ruskich, zyskuje właśnie na progu wieku XVI dodatkowe wzmocnienie tego programu, który mógł być fantazją, kompletnie nie nadającą się do realizacji. Ale przestał być fantazją, kiedy w Moskwie spotkała się władza zwierzchnia prawosławia ruskiego, ponieważ tam udało się ściągnąć wielkiemu księciu moskiewskiemu metropolitę, czyli najwyższego rangą przedstawiciela prawosławia na tych ziemiach ruskich. Spotkała się z władzą autokratyczną, jaka wykształciła się w Moskwie, na Kremlu, w księstwie, tym jeszcze małym księstwie moskiewskim, i służy tej władzy autokratycznej wielkiego księcia na zasadzie dostarczania mu ideologii, uzasadniać podboje, które wielki książę moskiewski będzie robił. I na progu XVI wieku ta ideologia przybiera postać koncepcji Moskwy III Rzymu. Dlaczego? Dlatego, że upada w międzyczasie Bizancjum, naturalne centrum świata prawosławnego, zarówno polityczne, jak i religijne. I Moskwa pozostaje na progu wieku XVI jedynym na świecie, to warto sobie uświadomić, krajem o panującej ideologii opartej o prawosławie. Tak bym to ujął. To oznacza, że Moskwa uzyskuje absolutną suwerenność duchową, jak żaden inny kraj europejski, bo w Europie, czy to kraje niemieckie, czy Francja, no, reprezentują część wspólnoty katolickiej, chrześcijańskiej. Jeszcze nad nimi, spierający się z nimi, jest papież, czy to on jest ważniejszy, czy cesarz. A w Moskwie jest jedyny ośrodek na świecie władzy, która uznaje się za reprezentującą jedyną prawdziwą religię na świecie, prawosławie. I ma w związku z tym obowiązek podbić cały świat, no bo skoro to jest jedyna prawdziwa religia i duchowni tej religii mówią, tak, masz obowiązek podbić cały świat, no to dostarcza to narzędzia ideologicznego do uzasadnienia ekspansji, jakim nie dysponuje żaden inny kraj na świecie. Chiny, dla porównania dodam, reprezentują zupełnie inną mentalność imperialną. Dla Chin, Chiny są światem, Chiny są wszystkim, reszta to są dookolni barbarzyńcy. Chiny powinny kontrolować świat, ale nie muszą go podbijać, wystarczą same sobie. Natomiast idea Moskwy III Rzymu, oparta na prawosławiu, tak jak potem idea Moskwy, centrum III międzynarodówki, opartej na komunizmie, opiera się na przekonaniu, że Moskwa reprezentuje centrum idei uniwersalnej, która dotyczy wszystkich ludzi.
i w związku z tym wszyscy ludzie powinni być objęci panowaniem moskiewskim. To jest niezwykłe połączenie, wyjątkowe. Panie profesorze, cytat numer dwa. Naczelne dowództwo pertraktuje z rządem Petlury w celu uzyskania przyszłego państwa ukraińskiego za naturalnego i chętnego sprzymierzeńca przeciw wszelkim zakusom wszechrosyjskim. Widać bowiem we wszystkich obecnych tworach rosyjskich rządów pewną dążność na zachód, która zagraża naszym żywotnym interesom. W walce przeciw tej ekspansji wspomoże nas nie koalicja, tylko te narody, które również jak Polska, a może nawet więcej, są przez każdą wielką Rosję zagrożone. Więc dla Polski kwestią doniosłej wagi jest, aby Ukrainę zorientować i zobowiązać na zachód, czyli do Polski, a nie na wschód, czyli do Rosji. To jest fragment listu szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego Stanisława Halera do dowódcy frontu wołyńskiego generała Antoniego Listowskiego. Przypomnę, jest koniec lata 1919 roku, trwa wojna polsko-bolszewicka. Panie profesorze, minęło ponad 100 lat. Za naszą wschodnią granicą obecnie obserwujemy Ukrainę antyrosyjską. Ukrainę, która walczy z Rosją w śmiertelnej wojnie. Ukrainę prozachodnią, której aspiracją jest bycie pełnoprawnym członkiem państw Zachodu. I Ukrainę w końcu w ścisłym sojuszu politycznym z Polską. Panie profesorze, czy metaforycznie można powiedzieć, że obecna Ukraina to jest ta Ukraina, o którą walczył Piłsudski i Wojsko Polskie ponad 100 lat temu? Na pewno taki był zamysł Piłsudskiego, niepodzielany jak wiadomo przez wszystkich polityków polskich wtedy. Zwłaszcza narodowa demokracja miała inną koncepcję tworzenia niepodległej Polski, ale nie tylko. Niewątpliwie jednak jest to idea ta, o którą pan pyta, bliska Piłsudskiemu i jego otoczeniu politycznemu i ona była realizowana przez niego jako naczelnika państwa i naczelnego wodza w 1920 roku. Wtedy nie udało się jej zrealizować. Dlatego, że no, po pierwsze zmęczone straszliwą, trwającą 6 lat wojną, bo od 14 roku, społeczeństwo i ukraińskie, i polskie nie chciało tej idei. Taka jest prawda. Polskie nie było przekonane do niej w większości. Jakaś część na pewno popierała, ale nie wszyscy, ani nawet nie większość. Chcieli pokoju po prostu Polacy w końcu, po obronie swojej niepodległości przed bolszewikami w latem 20 roku. A z kolei społeczeństwo ukraińskie było zmęczone zmieniającymi się wielokrotnie okupacjami Kijowa. Nie pamiętam już ile razy, ale chyba więcej niż 10 razy zmieniał swoich panów, okupantów Kijów między rokiem 1917 a 1920. A więc to zmęczenie, znużenie i w pewnym sensie także jeszcze niegotowość do idei bliższego związku z Polską po doświadczeniach historycznych, które przecież pod wieloma względami nas dzieliły wcześniej. Była przyczyną tego, że wielki plan Piłsudskiego się nie zrealizował. Tym, kto najbardziej pomógł temu planowi, temu, że dzisiaj, nie wiem czy temu planowi, ale tej idei w skrócie, można powiedzieć, że jest Rosja imperialna, w szczególności Władimir Putin. On jest twórcą sukcesu naszego marzenia o odbudowie znaczenia, sensu Rzeczpospolitej. Może nie dosłownie, nie w sensie odbudowy jednego państwa, ale w sensie bliskiego związku, o którym mówił generał Stanisław Harel w liście do Antoniego Listowskiego, który pan przytoczył. To właśnie brutalna agresja rosyjska, te akty, powiedziałbym, no jednak tak trzeba powiedzieć, politycznego bandytyzmu charakteryzującego szczególnie rosyjską politykę, jak porywanie dzieci po to, żeby stały się Rosjanami, choć Rosjanami nie są ich rodzice. To jest, no powiedziałbym, najsilniejszy argument dla milionów Ukraińców, którzy wcześniej może nie myśleli o Polsce jako najważniejszym sojuszniku, ale w obliczu tej agresji i w obliczu tej odpowiedzi na tę agresję, jaką Ukraina napotkała po stronie polskiej, z najsilniejszą empatią, pomocą wielu milionów Polaków i pomocą polskiego rządu, polskich władz, staje się oczywiste dla, nie mam wątpliwości, ogromnej większości Ukraińców, że zbliżenie polityczne, a w każdym razie strategiczne z Polską jest jedyną szansą na przeżycie Ukrainy, a z kolei w Polsce no też widać, że nie zawsze możemy liczyć na naszych wszystkich zachodnich sojuszników, na niektórych bardziej, na niektórych mniej, różnie w różnych okolicznościach, nie ma sensu się obrażać na nikogo, ale na pewno najsilniejszą podstawą współpracy jest
poczucie wspólnego interesu, a najgłębszym wspólnym interesem Ukrainy i Polski jest zachowanie niepodległości od kraju, imperium, które tę niepodległość Ukrainie bezpośrednio militarnie zabiera, a który także zabrał Polsce na mniej więcej 200 lat niepodległość od właściwie początku XVIII wieku. Cytat numer 3, panie profesorze. Uświadomiłem sobie, że bandycki świat zwyciężył, że łagier pokonał nie łagier. Łagier nie odszedł, po prostu rozproszył się w pejzażu, rozdzielił na części i każda część, zmieniając wszystko dookoła, wkomponowała się w środowisko życia człowieka. Tak pisał Siergiej Lebediew w Granicy zapomnienia, która w sposób zjawiskowy opisuje dziedzictwo totalitaryzmu. Panie profesorze, często na Zachodzie jest takie przeświadczenie, że do najbardziej barbarzyńskich, okrutnych zbrodni na Ukrainie dopuszczają się Burjaci, Jakuci, generalnie ludzie z Dalekiego Wschodu. Potomkowie Chingis Hana, którzy przyjeżdżając do Europy mają po prostu inną mentalność. Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, opowiadał, że dokonano analizy składów personalnych grup, które sztormowały Kijów od północy i między innymi pacyfikowały Bucze czy Irpin. I co się okazało? Większość z nich stanowili rdzenni Rosjanie z europejskiej części Rosji. Chłopaki z Woronerza, Smoleńska, Kazania, Rostowa nad Donem. I biorąc pod uwagę, że w wojsku rosyjskim przyzwoicie się zarabia, pewnie często bywali nad Morzem Czarnym, na Krymie, w Odessie, może nad Morzem Bałtyckim, spędzając wakacje, mając tam przyjaciół, znajomych, dziewczyny. Panie profesorze, i reasumując, i przechodząc do mojego pytania, czy to jest wojna prezydenta Rosji, Władimira Putina, jak niektórzy chcieliby to widzieć na Zachodzie, czy jednak jest to wojna całej Rosji? Jest to oczywiście wojna całej Rosji, rozumianej jako państwo, jako wspólnota polityczna, w której w dodatku wyraźna większość społeczeństwa, nie wiem czy można nazwać ją większością obywateli, bo pojęcie obywatelstwa nie do końca wydaje mi się pasować do położenia politycznego mieszkańców państwa Putina, ale w każdym razie znaczna większość tego społeczeństwa akceptuje tę władzę, co najmniej biernie, a duża część, naprawdę duża część, być może większość, akceptuje tę władzę aktywnie, a więc wspiera ją w programie podboju, w programie ekspansji, poszerzania. Jak widać, nie wszyscy, ponieważ przytoczył pan piękny fragment powieści jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, w ogóle nie tylko rosyjskich, Siergieja Lebediewa, który niewątpliwie nie należy do tej grupy popierającej Putina. Ale takich ludzi jak Lebediew jest niestety mniej. I tacy ludzie jak Lebediew, choć jest ich niewielu, najlepiej potrafią, mówię o Rosjanach, scharakteryzować istotę tego systemu, który sprawia, że większość ich współtworzących tę wspólnotę losu rosyjskiego, akceptuje ten system. Otóż Lebediew mówi o obozie, który rozpadł się i gdzieś został jak te okruchy lustra złej królowej z baśni Andersena w sercach prawie wszystkich mieszkańców. Uświadommy sobie, że system sowiecki, w Związku Sowieckim trwający ponad 70 lat, zostawił w cyklu prześladowań okrutnych obejmujących mieszkańców tego kraju nie tylko miliony ofiar i ich rodziny, ale także miliony katów, oprawców. Nikt z tych katów praktycznie nie został ukarany. A tu nie chodzi, powtarzam, o jednostki, o dziesiątki, o setki, ale o miliony ludzi zaangażowanych w system zabijania. Już nie mówię nawet o propagandzie, ale o zabijaniu, bo przecież skoro zabito 30, 50, 70 milionów, o takich liczbach mówimy, mieszkańców Związku Sowieckiego, którzy zostali zabici przez ten system, nie mówię o II wojnie, to w tym procederze brało udział także miliony ludzi. I te okruchy, niewyrwane z tego serca, a raczej z tych milionów serc, zostają i zatruwają złą świadomością. Świadomością tego, że skoro zabijaliśmy, to po coś zabijaliśmy. Te zbrodnie były popełniane po co? No wielkość tego imperium to usprawiedliwia. Stąd ten szokujący fakt, że Józef Stalin niewątpliwie pozostaje najpopularniejszą, najbardziej szanowaną i czczoną postacią wśród większości Rosjan, na co wskazują wszystkie uczciwie przeprowadzane sondaże w Rosji. Są i takie. Panie profesorze, cytat numer 4. Im później próbuje zatrzymać się agresora, tym większa jest tego cena. To jest cena epismentu.
Ci, którzy lansują i realizują taką politykę, nie przejmują się tym jednak zbytnio, bo uznają, że tą cenę płacą inni, właśnie jakieś dalekie i małe narody, o których nic nie wiemy. Jacyś Czesi, albo jacyś Polacy, albo jacyś Ukraińcy. Czy warto nimi zawracać sobie głowę? Są co najwyżej kłopotami, które poważni gracze muszą dopiero w pocie dyplomatycznego czoła rozwiązywać. Panie profesorze, to jest fragment wstępu pana książki Pierwsza zdrada Zachodu, która opisuje politykę mocarstw zachodnich, która polegała na zaspokajaniu agresora. Gdy przyjrzymy się obecnej sytuacji na Ukrainie, panie profesorze, czy my możemy mieć pewność, że Zachód wyciągnął lekcje z przeszłości i w ten sposób nie zostawi tym razem Ukrainy? Jeśli używa pan czasu przeszłego lub teraźniejszego, czy Zachód wyciągnął wnioski lub wyciąga w tej chwili, to odpowiedź brzmi twierdząco, bo jednak reakcja na to, co się stało 22 lutego 2022 roku, jest inna niż na to, co stało się w 2014 roku. Ja wtedy pod wrażeniem tamtej reakcji, a raczej braku jakiejkolwiek reakcji, pisałem swoją książkę o epismencie, o jego bezskuteczności, przypominając doświadczenia oczywiście sprzed II wojny światowej, torujące drogę Hitlerowi i Stalinowi, ale także doświadczenia polskie z 20 roku. Jednak jeżeli pyta pan o przyszłość, to niestety nie mamy żadnej gwarancji, że te wnioski z bezskuteczności epismentu będą wyciągane. I na to niewątpliwie liczą agresorzy zawsze, że ci, którzy deklarują się obrońcami wolnego świata, pewnego systemu wartości, któremu można być wiernym albo można go zdradzić w imię tak zwanego realizmu politycznego, że ci, którzy głoszą owe zasady wolnego świata, poczują się w pewnym momencie znużeni kosztami, które muszą płacić i zechcą je przerzucić na tych najsłabszych, na tych, których można jak ochłap rzucić na żer agresorowi z nadzieją, że go to zaspokoi. To myślenie niewątpliwie wraca w dyskusjach politycznych, zwłaszcza realizowanych w ramach tak zwanej szkoły realizmu amerykańskiej Johna Mearsheimera, do pewnego stopnia jego mistrza Henry Kissingera, wciąż żyjącego autora polityki, przypomnę, z lat 70. amerykańskiej, która mówiła o tym, że Europa Wschodnia na zawsze powinna, Europa Wschodnia i Środkowa, mam na myśli tę część z Polską, Węgrami czy Słowacją, powinna na zawsze pozostać w strefie wpływów Moskwy. To jest myślenie kategoriami pewnego wyimaginowanego ładu światowego, którego powinny pilnować największe mocarstwa, a mniejsze kraje nie powinny mieć prawa głosu, a zwłaszcza nie powinny marzyć o żadnej formie decydowania o sobie samym, ponieważ to decydowanie o sobie samym może być kłopotem dla największych, a w związku z tym rozumują właśnie tacy ludzie jak Mearsheimer, jak Kissinger, może być kłopotem dla porządku światowego. Więc w końcu trzeba poświęcić tą Ukrainę, tak jak poświęcono Czechosłowację w 1938 roku w Monachium, jak David Lloyd George, brytyjski premier, chciał poświęcić Polskę w 1920 roku Leninowi i Trockiemu. Wraca ta pokusa i niestety nie mamy żadnych gwarancji, że ona nie wróci, nawet w najbliższym czasie. Ale na razie wnioski są optymistyczne. Do tej pory widać inną reakcję Zachodu na agresję rosyjską na Ukrainę w 2022 roku, niż miało to miejsce 8 lat wcześniej. Panie profesorze, a teraz kartka z kalendarza. 17 września 1993 roku, Warszawa, godzina 17.20, dziedziniec Belwederu. Na nim 24 rosyjskich żołnierzy, ambasador Kaszlew oraz cała polska elita władzy. Telewizja na żywo transmituje uroczystości, które mają przejść do historii. Pożegnanie rosyjskich żołnierzy opuszczających Polskę po 48-letniej obecności. Zanim rozpoczęły się przemówienia, Leonid Kowaliow, ostatni rosyjski generał dowodzący wojskami swego kraju w Polsce, złożył meldunek Lechowi Wałęsie. Prezydent uścisnął dłoń każdemu z 24 żołnierzy północnej grupy wojsk. 17 września dopełniła się miara sprawiedliwości dziejowej. Panie profesorze, to jest aż wstrząsające, gdy przypominamy sobie, że Rosjanie byli tutaj zaledwie 30 lat temu. To nie jest jakaś odległa perspektywa czasowa. I pomyślałem sobie, przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, że trochę parafrazując słowa Władysława Broniewskiego, jest taki piękny dom, w którym wszyscy mieszkamy i nazywa się Rzeczpospolita. I próbujemy się w nim zarządzać lepiej, gorzej,
ale staramy się, żeby był jak najlepszy, jak najbogatszy, jak najwygodniejszy, jak najlepszy dla nas i dla naszych dzieci. I obserwujemy, patrząc na relacje polsko-rosyjskie, w takim dużym uproszczeniu, że cały czas ktoś od wschodu próbuje szarpać za klamkę do tego domu i narzucać nam siłą rozwiązania, jak my mamy rządzić, jak my mamy żyć i w brutalną siłą wymuszać to. I panie profesorze, biorąc pod uwagę to wszystko, czy to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, jest również naszą wojną? Warto uświadomić sobie dwie rzeczy, które odrobinę skorygują pana wprowadzenie do pytania. Wojska rosyjskie, czy no już w tej fazie ostatniej sowieckie, stacjonowały w Polsce jako wojska de facto okupacyjne nie 48 lat, ale od roku 1700 mniej więcej, bo wtedy wojska Piotra jako wojska sojusznicze wkroczyły do Rzeczpospolitej i praktycznie nie opuściły ich aż do rozbiorów, a raczej aż do odzyskania niepodległości przez Polskę w 18 roku. A więc ponad 250 lat było tej obecności militarnej naszego sojusznika, okupanta ze wschodu. I druga korekta, którą warto tutaj przytoczyć, to jest uzasadnienie owej okupacji, które często się pojawiało w trakcie tych 250 lat. Jesteśmy tu po to, żeby nie weszli okupanci z zachodu, bo jednak nie tylko ze wschodu Rzeczpospolita Polska była atakowana, okupowana, uderzana, zagrożona. I to właśnie sprawiło, że tak długo Polska, przypomnijmy, jako jeden z ostatnich krajów bloku Układu Warszawskiego zdecydowała się pożegnać z wojskami sowieckimi, później rosyjskimi, ponieważ nasz ówczesny premier, premier Mazowiecki, do końca swojego urzędowania upierał się przy tym, że wojska sowieckie chronią nas przed niebezpieczeństwem niemieckim. Można się z tego śmiać, krytykować, ale takie było uzasadnienie, prawda? Otóż to geopolityczne uzasadnienie czasem wraca i przypomina nam o pewnym niebezpieczeństwie, zapomnienia o tym, że Rosja nigdy nie była sojusznikiem, który nie był zainteresowany trwałą obecnością tutaj, podporządkowaniem, a ostatecznie włączeniem terytorium stanowiącego Rzeczpospolitą do swojego państwa. I to jest w tym sensie zjawisko, które powinniśmy pamiętać i które powinniśmy traktować jako poważne wyzwanie współcześnie, ponieważ Rosja nadal ma główny swój szlak ekspansji prowadzącej do Europy, do próby traktowania Europy jako swojego zasobu strategiczno-ekonomicznego przez Polskę, nie przez Finlandię. Dlatego ci, którzy bredzą o tym, że finlandyzacja była świetnym wzorem dla Polski, po prostu nie biorą pod uwagę, przepraszam za brutalne określenie, nie biorą pod uwagę elementarnych faktów geopolitycznych. Przez Finlandię Rosja nie może dojść do centrum Europy. Rosja jest zainteresowana dojściem do Niemiec jako centrum Europy. I to jest pewnego rodzaju stały element geopolityczny, który zmienił się częściowo, a miejmy nadzieję, że na zawsze. Dlatego, że Niemcy nie tylko przegrały II wojnę światową, ale były okupowane i zmuszone polityką zewnętrzną, polityką narzuconą siłą Niemcom do przeorientowania swojej tradycji. W Rosji nikt tego do tej pory nie zrobił. Rosja nie była nigdy poddana przymusowi przemyślenia i porzucenia swojej wielowiekowej tradycji imperialnej, podporządkowania, podbijania, wyzyskiwania sąsiadów. I to być może jest przyczynek do refleksji nad tym, co może trwale zmienić Rosję. Panie profesorze, i na końcu chciałbym nawiązać do pana pokusy. Ja przeczytam może cytat i zaraz wytłumaczę, co mam na myśli. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest nasze życie, żyć nie mogę. To ubliża, słyszysz? Ubliża mi jako człowiekowi z godnością niewolniczą. Niech inni się bawią w hodowanie kwiatów, czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego w wychodkowej, nawet nie klozetowej atmosferze. Ja nie mogę. To nie sentymentalizm, nie mazgajstwo, nie maszynka ewolucji społecznej. To zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężać, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem czy na hajku. To jest fragment listu Józefa Piłsudskiego do jego przyjaciela Feliksa Perla jeszcze przed akcją pod Bezdanami. Pan profesor w jednym z wywiadów opowiadał, że widział oryginał tego listu jeszcze na początku lat 90. w Moskwie, gdy był dostęp do archiwów moskiewskich
I biorąc pod uwagę, że to jest niewielki fragment papieru, miał olbrzymią pokusę, by go po prostu schować i przywieźć ze sobą do Polski. Oczywiście pan profesor tego nie zrobił, ale wracając do samego Piłsudskiego, to jest niezwykle wzruszający list, w zasadzie taki manifest, testament polityczny człowieka, który chce być wolny i za tą wolność jest gotowy walczyć. I panie profesorze, reasumując, wszyscy czujemy, że w ostatnich latach pozycja polityczna Polski rośnie. I stąd moje pytanie, czy my mamy wystarczającą ilość determinacji, siły, ambicji i umiejętności, by uczynić Polskę miejscem bardziej bezpiecznym, bogatszym i po prostu lepszym do życia? Myślę, że trzeba przypomnieć dwie okoliczności związane z tym listem i miejscem jego przechowywania obecnie. List napisany rzeczywiście jako testament tuż przed akcją pod Bezdanami, gdzie Piłsudski brał udział osobiście i w której oczywiście także mógł zginąć, znajdował się w archiwum Instytutu Piłsudskiego w Warszawie do 1939 roku i został, tak jak wiele innych bezcennych archiwaliów i skarbów kultury polskiej, zrabowanych przez Armię Czerwoną. I przechowywany jest do dziś bezprawnie, tak jak te właśnie dziesiątki tysięcy polskich zabytków kultury i także dokumentów w archiwach i muzeach rosyjskich. Rosja zachowuje się tutaj nadal jak po prostu zwyczajny rabuś. I to trzeba pamiętać, prawda? Jak reagować na zachowanie rabusia, który nie chce rezygnować ze swojej natury? Można zareagować tak, jak mówił Piłsudski, musimy walczyć. On podejmował te decyzje w sytuacji, kiedy nie było wolnej Polski, kiedy no, walka była jakimś aktem desperacji, rozpaczy i gdzie jednocześnie nie tak wiele poza osobistym losem było do stracenia. My żyjemy w innych warunkach, mamy niepodległe państwo, w dodatku zakotwiczone w szerszych strukturach bezpieczeństwa. To jest sytuacja mało porównywalna z sytuacją z 1908 roku. Ale to, co łączy jednak naszą sytuację z tamtą, to jest konieczność odpowiedzi na pytanie, czy wobec agresywnego państwa, które no, nie zrezygnowało ze swojej natury agresywnej, zaborczej i natury, można powiedzieć, rabusia, mamy przyjąć postawę, w której będziemy no, czekać, aż się zmieni, płynąć z głównym nurtem, który może popłynie w kierunku jakiejś zgody z Rosją, czy będziemy twardo dopominali się, dopóki nie oddacie tego, co zrabowaliście, dopóki nie zaczniecie traktować nie tylko nas, ale innych swoich sąsiadów w sposób godny, dopóty my musimy zachowywać się twardo, musimy inicjować wszelkiego rodzaju działania, które was pohamują, które was zmienią. Ten wybór, jak widać, nie spotyka się z jednoznaczną odpowiedzią w Polsce. Są tacy, którzy mówią pod hasłami realizmu, czy hasłami świętego spokoju, czy hasłami liberalizmu, czy hasłami, powiedziałbym, kompleksu polskiego, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy odwołują się do kompleksu wmawianego wciąż zresztą przez najsilniejsze media, nie znajdujące się zresztą w polskich rękach, że polskość jest zawsze nieudaczna, słaba, marna, pokraczna, że bez wsparcia od mądrzejszych, starszych z Zachodu nic nie możemy sami zrobić i lepiej idźmy zawsze dwa kroki za tymi właśnie starszymi, mądrzejszymi. Otóż tego rodzaju postawa jest na pewno postawą niegodną, a porzucenie godności kusi tych, którzy zabierają nie tylko godność, ale w końcu wolność, podmiotowość i możliwość traktowania tych czterech ścian, w których się spotykamy, jako domu swojego. Po prostu przywłaszczają to sobie, rabują. Bo skoro mają do czynienia z niewolniczą mentalnością, to w takim razie można niewolnikowi zabrać wszystko, bo nic do niego naprawdę nie należy. To pytanie, to zagadnienie stawiał Józef Piłsudski, a my na to pytanie dzisiaj odpowiadamy. Czy chcemy pozostać bierni wobec swojego losu? Czy chcemy bronić nie tylko swojej godności, ale swojego bezpieczeństwa? Tak jak robią to dzisiaj Ukraińcy, bo bez ich postawy nie byłoby już dzisiaj Ukrainy w ogóle. Polska byłaby krajem w całości frontowym, krajem bezpośrednio zagrożonym następną fazą agresji rosyjskiej. Panie profesorze, to była czysta przyjemność. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie.